Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj powrócimy sobie do dynamiki. Jaki największy możliwy kąt powinna tworzyć równia pochyła z poziomem, aby przy współczynniku tarcia 0,1 znajdujące się na niej ciało pozostawało w spoczynku. Zaczynamy od narysowania wszystkich sił, które na to ciało działają, czyli będziemy mieli siłę grawitacji działającą pionowo w dół. Rozłożymy ją sobie na składowe. Równoległą i prostopadłą do równi. Jeżeli coś, co tutaj robię, sprawia Ci trudności, to wróć sobie proszę do mojego filmiku Równia Pochyła, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. Teraz rysujemy sobie siły prostopadłą i równoległą do równi. Siły, które są zarazem składowymi siłami FG. Oznaczamy jako FG1 i jako FG2. I rysujemy jeszcze siłę reakcji, czyli siła, z jaką równia działa na ciało. Jest to siła, która co do długości wektora, co do wartości, będzie równa FG2. Oznaczamy jako FR, jak siła reakcji. Teraz wracamy sobie do treści polecenia. Jaki największy możliwy kąt powinna tworzyć równia pochyła z poziomem? Aby przy współczynniku tarcia 0,1 znajdującej się na niej ciało pozostawało w spoczynku. Skoro ciało ma się znajdować w spoczynku, to działające siły muszą się równoważyć, a zatem siła FG1 musi być równoważona przez właśnie siłę tarcia. A zatem rysujemy sobie siłę tarcia co do długości równą FG1 i oznaczamy jako FT. Zaznaczamy sobie jeszcze w tym prostokącie kąt alfa i ten Kąt alfa znajduje się tutaj i tutaj. I teraz możemy już przystąpić do obliczeń. Układamy sobie pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Czyli, jeżeli od siły FG1 odejmiemy FT, to wówczas wyjdzie nam za ją. Za FG1 musimy sobie coś podłożyć, i za FT musimy sobie coś podłożyć. Przypominam, że siłę tarcia zawsze zapisujemy jako uczynnik tarcia pomnożony przez siłę reakcji, natomiast siła reakcji co do wartości jest równa sile fg2. Podstawiamy sobie w miejsce ft i dostajemy coś następującego: fg1 minus mi razy fg2 to się równa 0. Widzimy, że potrzebujemy tutaj FG1 i FG2, i będziemy je sobie zapisywać przy pomocy funkcji trygonometrycznych, połączonych w jakiś sposób z FG. A zatem ja to może będę pisał tutaj, żeby było mega widoczne. I patrzymy sobie na ten prostokąt i widzimy, że jeżeli FG1 podzielimy przez FG to wyjdzie nam sinus kąta alfa, tak też piszemy. FG1 przez FG, to się ma równa sinus kąta alfa. Natomiast FG2 przez FG to się równa cosinus kąta alfa. Zatem z tego równanka możemy sobie wyliczyć FG1 i będzie to sinus alfa razy fg tego równanka wyznaczamy sobie fg2 i będzie to cosinus alfa razy fg podstawiamy do naszego głównego równania i dostajemy sinus alfa razy fg minus mi razy Cosinus alfa razy fg to się równa 0. Dzielimy sobie stronami przez fg. Widzimy, że masa tego ciała nie ma tutaj zupełnie znaczenia. Zostaje nam następujące równanie trygonometryczne. sinus alfa minus mi razy cosinus alfa. To się równa 0. Odejmujemy stronami mi cosinus alfa I teraz dzielimy sobie stronami przez cosinus alfa Dostajemy coś następującego mi to się równa sinus alfa przez Cosinus alfa. I tutaj musimy sobie z trigonometrii przypomnieć pewien wzorek, który mówi nam rzecz następującą. Że sinus alfa przez cosinus alfa to się równa tangens alfa. U nas w zadaniu, tak jak sobie tutaj to wyznaczyliśmy, ten tangens alfa to 0,1. I teraz, jeżeli chcemy się dowiedzieć ile jest równa alfa, to musimy sobie znaleźć w tabelce wartości funkcji trygonometrycznych taki kąt, że jego tangens to będzie około 0,1. Czyli mamy tangens i szukamy... Najbliżej jest kąt 6 stopni, czyli możemy napisać alfa to w przybliżeniu będzie 6 stopni. Drogi widzu, jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, to proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji. Jeżeli masz jakieś pytania, pytaj w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć. Widzimy się już niedługo w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia!